Basiu, jak długa była twoja droga do macierzyństwa? Miałam szczęście w nieszczęściu dowiedzieć się o endometriozie dokładnie w momencie, kiedy zaczęłam starać się o dziecko. Trafiłam do lekarza na badanie kontrolne, to było w 2016 roku. I wtedy lekarz podczas badania USG zauważył na moim jajniku torbiel, która już wtedy wydawała mu się torbielą endometrialną. I kiedy usłyszałam, że to może być endometrioza, to jeszcze nie było potwierdzone na tamten moment, to oczywiście przestraszyłam się, dlatego że już wcześniej słyszałam co nieco o endometriozie. Wiedziałam, że powoduje niepłodność, wiedziałam, że jest bardzo podstępną chorobą. Basia musiała się zdecydować na zabieg laparoskopowy, podczas którego chirurg przez kilka małych nacięć wprowadza do ciała pacjentki narzędzia, za pomocą których usuwa blizny i zrosty powstałe wskutek endometriozy. Laparoskopia zrobiona, i czekamy na możliwość zajścia w ciążę. Tak, laparoskopia zrobiona, wycięte prawie wszystko. Właśnie nie wszystko, no prawie właśnie. Wszystko. Tak, niestety nie udało się wyciąć wszystkiego, została jedna torbiel. Później okazało się, że była to endometrioza. Ale przez te 6 miesięcy miałam nadzieję, że zajdę w ciążę naturalnie, ale niestety również się nie udało. I wtedy zdecydowaliśmy się z mężem na wizytę w klinice leczenia niepłodności. I tam na początek zostaliśmy skierowani na szereg różnych badań, z których jasno wynikało, że jedynym problemem w naszym przypadku jest endometrioza. W związku z czym ja poddałam się leczeniu w tej klinice. Cały proces leczenia przebiegł bardzo szybko. Trafiliśmy na pierwszą wizytę na początku lutego 2018 roku, a rok później, 1 lutego, już urodziłam dziewczynkę. Brawo! Dziękuję. Przykład Basi pokazuje, że operacyjne leczenie endometriozy może być drogą do spełnienia marzeń o macierzyństwie.